Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Serwujemy z Wolej Wrocław. Dzisiaj porozmawiamy o fast foodach. Moją gościnią jest Adrianna Szady. Cześć wszystkim. Jako dietetyk z przykrością muszę stwierdzić, że popularność i dostępność fast foodów rośnie. Dlaczego z przykrością? Ze względu na to, że jest to wysoko przetworzona żywność pełna soli, nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Ale nie oszukujmy się, każdemu z nas raz na jakiś czas zdarza się zajechać i zjeść taki posiłek. Jak jest z Tobą, Ada? No niestety nie ukrywam, zdarza mi się też zjeść czasem fast food, ale dlatego szukam zdrowszej alternatywy. Świetnie trafiłaś, bo dzisiaj właśnie przygotujemy taką alternatywę dla pizzy w formie pinsy i domowego burgera. Zaczynamy! My akurat tutaj mamy pinsę pszenną, ale dostępne są też wersje pełnoziarniste. Jeżeli będziecie mieć taką w swoim sklepie, to sięgnijcie po nią ze względu na to, że będzie ona zawierała więcej błonnika, więc będzie nas bardziej syciła. Następnie sięgamy po pasatę pomidorową. I do tej pasaty dodamy trochę przypraw. Mamy tutaj oregano i bazylię, pieprz, no i trochę soli weźmiemy także. Wymieszaj to wszystko i taki przygotowany sos z przyprawami rozsmarujemy na całym placku. Teraz tak, Ada, czy wiesz, w co bogate są pomidory? Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to magnez na przykład, potas. Potas, idealnie, dokładnie tak, potas jak najbardziej, także dla Ciebie jako dla sportowca pomidory powinny być bardzo ważnym składnikiem diety. Sięgamy po ser mozzarella i obficie posypujemy nim placek. Jeżeli jesteście na diecie albo chcecie po prostu, żeby Wasza pinsa miała trochę mniej kalorii, możecie użyć alternatywy dla mozzarelli, czyli taką mozzarellę bez tłuszczu. Będzie ona miała mniej kalorii niż zwykła mozzarella, a w smaku jest praktycznie identyczna. Kolejny krok, sięgamy po szynkę. My tutaj mamy prosciutto i możecie sobie pomyśleć, że jak to prosciutto przed zapieczeniem kładziemy na placku. Ja lubię, jak ta szynka trochę wtopi się w placek, a powiedz mi, czy ty jesz mięso? Jem jak najbardziej. Zresztą super. Mięso jest bardzo ważne w diecie sportowca. Jest ważne. Oczywiście dieta wegetariańska, dobrze poprowadzona, też jest zdrowa. Dbajmy o źródła białka różnorodne w diecie wegetariańskiej, ale spożywanie właśnie wędlin raz na jakiś czas też jest w porządku. To lecimy dalej. Pomidorki koktajlowe, no bo co, pomidorów nigdy za wiele, szczególnie dla sportowców. Tak przygotowaną pinsę wkładamy do piekarnika na 220 lub 230 stopni i pieczemy 8-10 minut. Nasza pinsa piecze się w piekarniku, a my nie będziemy tracić czasu, tylko podzielimy się z Wami kolejną dawką wiedzy. Trochę smutną ze względu na to, że niestety spożywanie właśnie takich fast foodów i wysoko przetworzonej żywności więcej niż 4 razy w tygodniu zwiększa nasze ryzyko zgonu o 79%. Spożywanie 2 porcji tygodniowo zwiększa ryzyko cukrzycy o 27% i ryzyko choroby wieńcowej o 58%. Znałaś te statystyki? Nie, ale są przerażające. To prawda. Nasza pinsa już jest gotowa i został nam ostatni element, a mianowicie porcja warzyw. I teraz informacja dla Was. Jeżeli macie problem z insulinoopornością lub cukrzycą, albo po prostu dbacie o Waszą glikemię, to warto przed takim posiłkiem bogatym w węglowodany zjeść porcję warzyw albo owoców, jeżeli jest to posiłek na słodko. Obniży to właśnie wyrzut glukozy i insuliny po posiłku. U nas dzisiaj będzie to rukola, także Ada, czyń honory. Powiedz mi, czy lubisz rukolę? Bardzo lubię rukolę. Super. Jeżeli nie lubicie rukoli, możecie to spokojnie syp, ile uważasz, możecie ją zastąpić szpinakiem czy sałatą, po prostu dowolnym zielonym warzywem, które Wam będzie pasował. Okay. Jemy? Próbujemy. Jak, czy przypomina Ci chociaż trochę smakiem pizzę? Tak, ale nie wiem, czy nie jest lepsze nawet. Tak? Świetnie.
Tym akcentem przechodzimy do przygotowywania burgera. Zaczynamy od przekrojenia bułki. Ada, czyń honory. My tutaj mamy bułkę pełnoziarnistą. Jak myślisz, co na tą bułkę nakładamy? No na pewno ser cheddar. Wiadomo, ser cheddar. I tak przygotowaną bułkę wstawiamy do piekarnika, zostawiacie do rozpuszczenia sera. W międzyczasie przygotowujemy sobie mięso i podsmażymy to mięso na oliwie z oliwek, bo na oliwie można smażyć. My użyjemy prawilnego mięsa wołowego. Jeżeli chcecie troszeczkę mniej kalorii i żeby ten burger był bardziej fit, to zamieńcie sobie to na kotlety z drobiu. Bułka i mięso gotowe. Następnym krokiem jest dodanie sosu. My już ten sos mamy przygotowany i jest to taki domowy sos tysiąca wysp, a mianowicie połączenie keczupu z majonezem. Proszę bardzo. Aby taki sos miał trochę mniej kalorii, możecie użyć roślinnej wersji majonezu. Będzie ona trochę mniej tłusta. Proszę bardzo, mięsko. Składamy ostatnią warstwę naszego burgera. Jest na bogato. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli macie jakieś swoje wersje domowych burgerów lub inną wersję pinsy, dajcie znać w komentarzach, aby inni się też zainspirowali. Nie zapominajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków Serwujemy z Wolej Wrocław. Do zobaczenia, cześć! Zapraszamy!